Witam wszystkich, z tej strony Majoystick i dzisiaj chciałem wam pokazać, jak postawić najlepiej Twitcha pod procesor Intel i3. W moim przypadku jest to Intel i3 4N3.0, czyli chyba najbardziej chodliwy produkt. Może zaczniemy od tego, że używam tego programu Open Broadcaster Software w wersji 0.6.3.7b. Można go pobrać ze strony producenta, jest on darmowy, pokazuję właśnie stronę, jest on kompatybilny z Windows 7 i 8, no i z Vistą, ze wsparciem Civic Pack 2, w sensie musi być pobrany Civic Pack 2. XP niestety, bo już wsparcia nie ma, tak mi się wydaje, mogę być w błędzie, myślę, że nie. I do tego zaczniemy od pokazania ustawień Open Broadcaster Software'a. Otóż, właśnie go użyłem do nagrywania tego filmika. Otóż w głównych ustawieniach nic nie zmieniałem. Jest tutaj wyświetlaj kursor ponad projektorem, jako zaznaczony język polski. W kodowaniu zmieniałem kodowanie obrazu. Jak tutaj widać, zmieniłem encoder na QuickSense. Wiem, że nie u każdego będzie on możliwy do ustawienia, z tego względu, że trzeba pobrać sterowniki Intela Iris NHD Graphics. One są z oficjalnej strony Intela. Może pokażę stronę. To jest ta strona. www.center.com, search result, to wiadomo, tam jak pisać swoją kartę zintegrowaną. W moim przypadku jest to Intel HD 4400. Myślę, że właśnie będzie tak samo, bo to jest te same seria hardware. I pobieramy stosowane pod swój system, nie? W moim przypadku jest to Windows 7 64 bity. Prawdopodobnie były właśnie te pobrane. I w tym momencie, jeżeli jeszcze zanim je pobierzemy, należałoby w opcji w BIOSie ustawić opcję GPU Multimonitor na enabled. To jest właśnie przykład na płycie Asusa. W moim przypadku w Astroku było tak samo do ustawienia, w sensie ta sama opcja. I trzeba tylko przestawić na enabled. I później po restarcie systemu trzeba było reinstalować sterowniki od Intela i powinno wszystko być już ok. A nie, przepraszam, jeszcze powinno zrobić jeszcze jedną rzecz. Otóż ja wam pokażę teraz. Należy wejść w rozdzielczość ekranu, tutaj. Zrobić wykryj. Wtedy pojawi się właśnie dokładnie nowe okienko i one będzie nazywało się dostępne wyjście ekranowe dla Intel HD Graphics 4400. Z tym, że będzie tutaj mimo to spróbuj podłączyć na ekran przenośny, wtedy wybieramy go na ekran przenośny, dostosuj i w tym momencie po restarcie programu Open Broadcaster Software pojawi się właśnie ta opcja QuickSense i moim zdaniem ona daje dość sporo, bo z tego co ja obliczyłem dała mi jakieś 20-30% mniejsze zapotrzebowanie na procesor przy streamowaniu. A wiadomo, że to jest ważne, bo ja osobiście przez 3 miesiące walczyłem z tym, żeby dobrze ustawić Pod ten procesor. Mimo mojej mocnej karty, którą ja mam R9280X, nie mogę mu dobrze ustawić tego programu, bo zawsze były jakieś lagi, jakieś klatkowanie, jakieś dropy i Bóg wie co, i naprawdę było ciężko. Ale wróćmy do ustawień. W tym momencie ustawiamy, że mam ustawienia, dalsze wyglądają, że tak jak widać, maksymalna przepustowość 1900 dla Intela i3. Myślę, że więcej nie ma co sensu dawać, bo będzie to już znaczne z tym, że będzie klatkowało. Ja wybrałem 1900, bo on potem i tak przeskakuje do 2000, to 100 maksymalnie. Kodek stawiam dźwięku ten sam, nie zmieniałem. Streamowanie. Otóż tutaj ustawiamy tryb nadawania na żywo, wiadomo, Twitch, usługa streamowania Twitch. Serwer, no ja wybrałem Frankfurt, bo jest najbliżej. Do tego jest na speedtest.pl, może pokażę. Może nie PL, tylko net, będzie lepiej. Wybieramy sobie ustawienie naszego łącza.
plugin testem, to możemy wybrać sobie pod dany serwer, czyli niemieckie, wiadomo, czeskie. Bierzemy sobie nasz główny i w tym momencie mamy speed test. To jest oczywista sprawa. I na podstawie niego najlepiej ustawić, czyli najważniejszy w tym teście jest właśnie upload. I mamy zakres uploadu, w sensie jeżeli używamy na przykład Intela i3, to wiadomo, że lepszy upload w tym nie powinno, przy jakimś pułapie nie powinno być już dropów, nie powinien gubić klatek. Ja nie specjalnie szlałem i ustawiałem według niskiej przepustowości. Bo myślę, że poniżej tej ilości, co ja podałem, nie ma sensu dawać, bo po prostu obraz jest już rozmyty i nie, nigdy nie chciał nas oglądać, tak szczerze. No playpatch plus streamu, to pobieramy go wchodząc w Twitch. Najpierw tak, zrobić tak jak ja. Klucz streamu Twitch. Wchodzimy sobie na CodeGet, na jakiejś pomocnej stronie Twitcha też napisał, że potrzebuje. I tu gdzieś właśnie link. Kupujemy sobie ten link ze streamkiem. Wchodzimy tutaj. I w tym momencie ściskamy się z klucz, nie nacisnę, no bo wiadomo, że każdy może mi wtedy wejść na streama, więc wolę tak nie robić. Ale to się pojawi po naciśnięciu takich opcji. Wracamy, co tu jeszcze mamy? No tu nie, nic nie zmieniamy. Tutaj według własnych podobań. Obrazie. Otóż ja, jako że miałem problem z tym, że ja używam telewizora Full HD i monitora 1050, więc jeżeli gramy w gry, to ja osobiście ustawiam wszystko na rzeczywistość HD Ready, czyli 1280x720. Tak samo ustawiałem tutaj, żeby procesor streamował 1:1, w sensie ten obraz, co ja mam wyświetlony na monitorze, był taki sam, jak jest wyświetlany na streamie, i że wszyscy, co nas oglądają, mieli takie same jak my, wtedy nie ma żadnych śmiesznych, dziwnych rzeczywistości, na przykład, że nam urwie kawałek obrazu, czy ma się obraz zjedzie gdzieś, czy nie będzie chwytał całego. Dalej, tutaj nic nie ustawiałem innego. FPS, klatki na sekundę mam 30, można robić więcej, ale nie widzę sensu, bo po prostu to nie wyrobi, mamy dwa rdzenie, czy tego wątki, nie ma szaleć. Tutaj oczywiście domyślę, że na urządzenie są głośniki, no to wiadomo, mikrofon, tylko urządzenie. Skróty klawiszowe, tutaj ktoś chce. Tutaj lansowany, ja chyba tylko zrobiłem synchronizację dźwięku do czasu obrazu, bo miałem problem taki, że on dźwięk po prostu był opóźniany przez program, nie wiem czemu. Encoder QuickSense, to można ustawić właśnie. Osobiście tego nie ustawiałem, myślę, że właśnie tak jest teraz, tylko domyślne jest najlepiej. Ktoś chce, może się pobawić, ale no, to się najlepiej ustawić domyślne. Program szum mikrofonu, to bez dwóch zdań. Wiadomo, o co chodzi, w sensie, żeby nie było słuchać jakichś stuknięć, jakichś tam dziwnych odgłosów. Ustawiamy sobie plik minimalny, dopiero jak powiemy jakiekolwiek zdanie, jakiekolwiek słowo, wtedy wiemy, na jaką częstotliwość się podnosi nasz dźwięk tutaj widoczny na zielono. Nie możemy sobie ustawić tak, żeby nie był, żeby po prostu z streamu było słuchać, powiedzmy, dźwięki z gry, a nie było słuchać mikrofonu. Boże, barierę szumów też ustawiłem, bo miałem problem, że mi dziwnie szumiał, syczał. Przydała się ta opcja. I teraz tak, jako że mam udowodnić, że to działa, moje ustawienia, pokażę na przykładzie Mafii 2, bo akurat grałem dodatek do Mafii. Tam Latruwany Joy Adventure. Wstawimy sobie tutaj scenę. A, jeszcze pokażę wam, jak się ustawia scenę. Więc tak, mamy scenę główną, powiedzmy sobie ustawiamy, nazywamy go jak chcemy, nazwijmy ją tak. Wchodzimy sobie w tę scenę. Mamy źródło obrazu, dajemy sobie przesuwanie okna, monitora, zdjęcie, pokaz slajdów, tekst, urządzenie przesuwania wideo, trzecie kamerka, przesuwanie gry. Wiadomo, że najważniejsze jest przesuwanie gry. Wchodzimy w przesuwanie gry, wpisujemy sobie jakąś nazwę, powiedzmy, gramy. W tym momencie mamy
W zakładce wybierz program, mamy aplikację, wybieramy sobie powiedzmy Mafię 2. Tutaj mamy Mafię 2. Tutaj nie musimy nic zmieniać. Już mamy Mafię. Teraz, jeżeli ona się pojawi, to ten obraz się pojawi dopiero jak wejdziemy w grę. W sensie, ja grę muszę na pasku, więc jak włączy, to się pojawi, jeszcze on pokaże do nas. I później bierzemy sobie różne przechowania wideo. W sensie kamerka. Ja używam Creative Lite, tam chat HD, tam 1.0. Wybieramy. Cały na ekranie, więc trzeba to zmniejszyć. Jeżeli chcemy zmniejszyć, musimy wejść w edycję scenę. Mieszamy ją właśnie w taki sposób, jak normalnie byśmy w Paincie ustawiali, czy w innym takim programie. Wybieramy sobie powiedzmy ten miejsce. Ciekawe, jak to przychyliło. Te miejsce. Powiedzmy, że mam wszystko gotowe. I teraz w tym momencie włączamy grę. Ja mam nadzieję, że będzie to widać, bo tak. Wpadę tego jeszcze widać? Widać. I w tym momencie możemy grać sobie. Ja tylko włączę kontroler Xboxa. I jak widzimy, gra działa. I w sposób się grzeni się niechętnie. Wszystko chodzi błędnie. Ustawienia mam takie. Pokazać. Tak jak mówiłem, życzeć 80-820, jak widać. Jasność na 6, anti-aliasing włączony, filtrowanie strobowe 16x, jakość 16, okluzja, geometria, physics na wyłączony, bo mam kartę Radeona i się nie bawię. Co się zrobimy? Strzał. Samy dostawień. No, tak jak wam mówiłem, tak to wygląda konfiguracja. Myślę, że to jest najlepsza konfiguracja pod Intel i3. W razie pytań piszcie w komentarzach. Ja postaram się może nagrać jeszcze jeden filmik. Może ten film być trochę zakończony, także sobie się za niego przepraszam, jeżeli nic nie zrozumieliście, chociaż może widzieliście ustawienia i może wam to jakoś pomoże. Myślę, że to jest wszystko na razie. Dzięki za odsłuchanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.